dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Znowu ze słonecznej Warszawy, bo ta Warszawa ostatnio faktycznie nam to słońce przyciąga. My to słońce przyciągamy, wczoraj troszeczkę padało, ale dzisiaj znowu słonecznie. Natalia Rzeźniczak i Mateusz Nowak, witamy bardzo serdecznie. No dzień, Mateuszu, wyjątkowy, więc dlatego słoneczko nam dzisiaj od rana dopisuje. No właśnie to chyba jest tak, że nasze mamy to takie słońce naszego życia. I myślę, że dlatego to słońce dzisiaj świeci tak wyjątkowo jasno właśnie dla naszych mam. Ja ostatnio przeczytałam, że objęcie, przytulenie się do mamy to jest najlepszy sposób na rozładowanie stresu. Czyli takie też ładowanie baterii, tak? Że ładowanie baterii. Przychodzi na przykład dziecko ze szkoły, przytuli się do mamy i od razu aż chce się mu odrabiać lekcje na przykład. Tak, i to nawet nie tylko dziecko, bo nawet jako dorośli potrzebujemy czasami tej miłości, tego objęcia, wiesz, tego przytulenia się do swojej mamy. To prawda, te ręce to nas prawda. Tam, wiesz, trzymały i te wszystkie troski i wszystkie problemy znikają. To prawda. Mamo, obiecuję, że jak spotkamy się następnym razem, to oczywiście bardzo, bardzo mocno cię przytulę. Dzisiaj o mamach dużo będziemy oczywiście mówić, bo bardzo je kochamy, to po pierwsze. No a po drugie właśnie mają swoje święto, ale też mamy dużo fajnych, innych, ciekawych tematów. Zobaczmy razem, co przed nami. Świętujemy jeden z najpiękniejszych dni w roku. Robienie na drutach znowu w modzie. Wielkie otwarcie multimedialnej wystawy w Krakowie. Szanowni Państwo, tak jak powiedzieliśmy, o mamach dzisiaj dużo mówić będziemy i też o zdjęcia Państwa z mamami prosiliśmy i prosimy oczywiście, żebyście Państwo wysyłali na nasze media społecznościowe nie i na Facebooka. Późno. Tak, nie jest za późno. Nie jest i za na późno, Facebooka, i na Instagrama. A co jeszcze chcieliśmy zauważyć, że na Facebooku jest nas już ponad 9 tysięcy i bardzo Państwu dziękujemy, że możecie Państwo z nami, że współtworzycie Państwo z nami nasz program. Dużo to dla nas znaczy i też nam trochę ułatwia pracę, bo im więcej fajnych Państwa zdjęć, tym dla nas łatwiej oczywiście. Tak jest. A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się do Dariusza Wrzoska. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj piękny dzień, dzień matki, w którym każdy z nas powinien dziękować swoim mamom. My też, jako Telewizja Republika, jesteśmy na miejscu. Będziemy na ulicach Warszawy dziękować wszystkim mamom, wszystkim tym, które nas wychowały, które pielęgnowały naszą miłość, które zawsze były z nami po prostu w tych najtrudniejszych, ale tych najpiękniejszych chwilach również. Będziemy rozdawać kwiaty, czekamy na Państwa na ulicach Warszawy. Proszę pamiętać, że dzisiaj ten dzień trwa aż do samego wieczora, aż do zachodu słońca. Czekamy na Państwa i mówię do zobaczenia po prostu. I przechodzimy, drodzy Państwo, od Dariusza do raportów, które Państwo nam wysłali. Zobaczmy, jakie zdjęcia ze swoimi mamami dostaliśmy od Państwa. Tutaj akurat nie zdjęcie, ale Maria Anna pisze: nieskończona bezwarunkowa miłość to mamuś, prawda. Jesteś najlepsza, bądź z nami szczęśliwa. To prawda, bezwarunkowa miłość matki to jest coś. A tu pani Ewa życzy swojej mamie dużo zdrówka, no przepiękne zdjęcie dwóch wspaniałych pań. W końcu zdrowie najważniejsze. Zdrowie najważniejsze, to prawda. Jak zdrowie jest, to jest wszystko. Pani Danuta tutaj nie tylko z mamą, ale też z jakimś fajnym pieskiem. Tak jest. Na spacerze takim widać. Razem spacerują, miło spędzają czas, no to też jest ważne, prawda? I pani Dorota. Dobrze, że mama jest, oby żyła jak najdłużej i znowu pojawia się, że w zdrowiu. No bo to tak zdrowie jest. Faktycznie ważne, zdrowie też szczęście ważne, no ale zdrówko dla naszych chcemy, mam. Żeby te mamy były jak najdłużej z nami. O, o proszę, proszę. A tutaj... I Paulinka, miłość, przyjaźni i opieka. Jakie tak blond włosy, ty to widzisz? Paulina to jest w ogóle kopia swojej mamy, chciałabym ci powiedzieć, więc...
Dobrze. To my dalej będziemy o mamach jeszcze w tym naszym oczywiście programie wspominać. A teraz przejdziemy do takich rzeczy, które są bardziej manualne, bym powiedział. I dla mnie dosyć zagadkowe, tak szczerze mówiąc. Ale też mogą być ten efekt finalny, to dzieło może być prezentem dla mamy. O, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Z nami pani Agnieszka Zimnicka z Gagadzierga. Tak. Pani zajmuje się rękodziełem na drutach. Co to jest, proszę powiedzieć? Rękodzieło na drutach, to znaczy... Inaczej. Ja zajmuję się w ogóle rękodziełem. Ostatnio bardzo dużo robię na drutach, ale czasami robię też na szydełku. Tu akurat mam taką słodką żyrafę zrobioną na szydełku, ale ostatnio bardzo dużo robię na drutach. Na drutach, czyli jak to mówi moja córka, na takich dwóch patykach. Czyli bierzemy włóczkę i tam czarujemy, robimy różne supełki i wychodzą z tego różne rzeczy. Na przykład ubrania. W większości w tej chwili dzierkam ubrania, ale nie tylko. Agnieszka, dlaczego robisz na tych patykach? Bo lubię, bo mnie relaksuje, bo to jest taki świetny sposób, żeby się oderwać od codziennych obowiązków, od tych dzieci kochanych, jak już wieczorem wszyscy pójdą spać, jest cisza, spokój. No właśnie o to chciałam zapytać, bo mówisz od dzieci kochanych i wydaje mi się, że siadasz i tutaj dzieci akceptują to, że ty siedzisz, to sobie dziergasz. Nie, czyli dzieci akceptują do spania... Różnie. Czasami akceptują, czasem nie. Okay. Czasem jest tak, że młodsza przychodzi i tam... Zabiera i mówi, mama nie, ale przyzwyczajone są, że ja sobie tam w wolnych chwilach coś robię. Mówisz, że cię to odstresowuje. Tak, tak. A tak szczerze mówiąc, myślę o tym, to właśnie jak miałbym tak dziergać, to jest zadanie, które by mnie bardzo stresowało, bo to wymaga chyba tak. Bardzo dużej cierpliwości. Ja trochę jestem w gorącej wodzie kąpany. Mój mąż mówi, że tak sobie wyobraża piekło, że ktoś mu kazał robić właśnie takie rzeczy. Natomiast dla mnie to jest relaks, bo to jest przerabianie. Często przerabiamy te same oczka, czyli jakby z jednej strony jest to monotonne, ale można sobie wrzucić na uszy jakiegoś audiobooka, albo jeżeli to są same prawe oczka, to nawet coś obejrzeć. I mamy takie przyjemne z pożytecznym. Poza tym to, co mnie jakby ujęło bardzo w drutach, kiedy wróciłam do drutów po wielu latach, to jest to, że można robić rzeczy użyteczne, czyli takie, które potem nosimy. Nie tylko, że są ładne, nie tylko, że są relaksujący jest ten proces tworzenia, ale potem po prostu możemy używać tych rzeczy i zrobić sobie rzeczy na miarę takie, które nam idealnie pasują. No i takie wyjątkowe, prawda? Tak. Bo nikt nie będzie miał takiego samego sweterka. To prawda, nawet jeżeli zrobimy ten sam sweter z tej samej włóczki, tylko w innym momencie, to on i tak wyjdzie trochę inny. Ja chciałabym cię zapytać, skąd ta... chęć powrotu do tych drutów, bo mówisz, że wróciłaś po latach. Tak. Domyślam się, że w szkole może gdzieś tam liznęłaś robienia na drutach? Czy... Jeszcze w dzieciństwie, okay. Gdzieś tam trochę babcie pokazywały ciocie, tak, więc umiałam zrobić jakiś prosty szalik, no takie proste rzeczy, prawda? Mhm. Natomiast po latach, kiedy byłam na pierwszym urlopie macierzyńskim, to był czas pandemii, więc wiadomo, troszeczkę mniej udzielaliśmy się tak społecznie i miałam taką myśl, o kurczę, tak, to mi sprawiało taką przyjemność gdzieś tam w latach i podstawówki, liceum, a może by tak wrócić, nie? No i tak jakoś tak od tej myśli przeszłam do czynu i najpierw wróciłam do szydełkowania, bo dużo więcej szydełkowałam przed maturą. I właśnie zrobiłam kosz dla mojej mamy, akurat idealnie, na dzień mamy robiłam taki szydełkowy kosz ze sznurka. Trochę maskotek różnych porobiłam i pomyślałam, okej, dobra, no to zobaczmy, co tam z drutami. Zrobiłam czapkę dla męża, przy okazji nauczyłam się masy nowych rzeczy. Dowiedziałam się, że teraz w ogóle w sieci jest tyle materiałów, że można się nauczyć niemalże od zera. No i jakoś chwyciło. I co jest trudniejsze, szydełkowanie czy robienie na drutach? To zależy, kogo się zapyta. Dla mnie jest to porównywalne, tak? Bo robię i to. Znam szydełkary, które powiedzą, że tylko szydełko rządzi i tylko szydełko. Znam dziewczyny, które robią na drutach, a na szydełku umieją zrobić łańcuszek i nic więcej. Mówią, że to jest trudne. Dla mnie jedno i drugie to jest taka sztuka manualna i no mi jedno i drugie przychodzi dosyć prosto. Kiedy decydujesz się na zrobienie czegoś nowego, na przykład mówisz, że robiłaś najpierw czapkę, na tak. Przykład szalik, ale tak. Żeby zrobić takiego misia, no to jest chyba jest wyższa... szydełko, okay. On jest tylko tak tutaj dla szydełko towarzystwa. Szydełko tutaj mamy, ale czy to jest trudno? Rękawiczki. Czy jest trudno zrobić takiego misia na szydełku?
Znowu, to jest pytanie takie, na które trudno odpowiedzieć, bo zależy na jakim się jest etapie. Ale korzystasz z takich gotowych wzorów? Tak, czy... tak okay. Bardzo dużo. W tej chwili jest super dostęp, jest mnóstwo wzorów, które się kupuje w wersji elektronicznej. I tu mam na przykład rękawiczki, które robiłam z gotowego wzoru. To był akurat test wzoru, czyli autorka wzoru wypuszcza, chce wypuścić wzór do sprzedaży. W związku z tym prosi ileś dziewiarek, żeby sprawdziły, czy ten wzór w różnych rozmiarach jest taki, jak powinien. Mm-hmm. Czy nie ma błędów we wzorze, w opisie i tak dalej. Tak? Czyli w tej chwili w większości robię ze wzorów. Tu akurat mam prawie same testowe. To są skarpetki też testowe. Wyglądają przyjemnie i ciepło. Tak. I do tego to jest taka wełna Milusia, nie drapiąca. Bo nie wiem jak wy, ale ja to mam takie wspomnienia z dzieciństwa, jeszcze z PRL-u, tych swetrów wełnianych, do których się po prostu prawie podejść nie dało, nie? Że było gorąco, tak. Bo drapały niesamowicie. I ja myślałam, że ja nie będę mogła nosić wełny, że to w ogóle jest niemożliwe. No i odkryłam wełnę Merino, która jest, o matko, Milusia, mięciutka. Delikatna. Jeżeli macie ochotę. Tak, ja też zawsze się po prostu drapię, ale ta czapeczki. Wełna jest i to wszystko jest przyjemna. Tak mięciutkie i tak milutkie, że w ogóle... Ojej, no naprawdę. Aż mi się przypomina teraz, że za niedługo znowu będziemy marznąć po prostu. Daję kciuka w górę, tak. Zdecydowanie. Ja te rękawiczki bardzo lubię, bo to są zrobione, to jest w ogóle w duchu zero waste. One są zrobione z samych końcówek włóczek, które zostały mi z różnych projektów. I tylko dobrałam kolory. A rzeczywiście są troszkę inne? Specjalnie tak. To w ogóle moim celem było to, żeby pokazać, że to jest projekt resztkowy. Więc celowo nie robiłam takie, żeby były identyczne. No i co jest fajne, co mówiliśmy, dlaczego druty? Bo te rękawiczki zrobiłam dokładnie do kształtu mojej dłoni. Czyli w trakcie pracy, jak coś było nie halo, to prułam parę rządków. No i przechodziłam dalej, tak patrzyłam, jak zrobić, żeby one były dokładnie takie jak moja dłoń. Mówisz o rękawiczkach, o tym, że robisz te rękawiczki, że też robisz sweterki. Tak, mam jak też bardzo to jest pracochłonne? Bardzo. Ile czasu ci to zajmuje? Właśnie, że to jest kwestia jednego wieczoru, powiedzmy, pracy, czy to jest kwestia na przykład miesiąca, żeby taki sweterek wydziergać? Żeby wydziergać sweterek, to pewnie zależy, ile kto ma czasu, tak? Ja jestem mamą chwilowo na pełen etat, a wracam za chwilę do pracy zawodowej. Taka czapka to myślę, że dwa wieczory. Powiedzmy, jeżeli dzieci się nie budzą dużo, to dwa wieczory. Jeżeli się ma w dzień więcej czasu, to można by było w dzień, bo to jest czapka z grubszej włóczki na grubszych drutach, tak? Taka ciepła zimowa. Natomiast sweterek, tu mam akurat sweterek, który niedawno zrobiłam dla mojej siostry. To jest z cieniutkiej wełny merino na cienkich drutach. No to jedna koleżanka ostatnio podjęła wysiłek liczenia, ile czasu dzierga sweterek. Tylko nie pamiętam z jakiej włóczki i wyszło jej, że między 30 a 40 godzin samego dziergania, tak? A do tego jeszcze dochodzi chowanie nitek, bo tu mam na przykład projekt jeszcze taki nieskończony, to jest akurat bluzeczka letnia, bawełna bambus i widać jeszcze, nie? Masa tutaj wisi jakiś włóczek, które potem trzeba pochować. Potem trzeba taki projekt uprać, wysuszyć odpowiednio na płasko, żeby nabrał kształtu, więc jakby do godzin dziergania jeszcze dochodzą te godziny kończenia. Jasne. Więc Agnieszka, no to jest dwa miesiące pracy. No to jest bardzo pracochłonne. I też wiemy skąd te ceny właśnie ręcznie robionych sweterków. Tak jak mówiliśmy, Agnieszko, jeszcze to jest fajny pomysł na prezent dla mamy. Tak. I tak, jeszcze dzisiaj tak. O tym dzierganiu, o robieniu na drutach będziemy robić. Paulina będzie robić. Na pewno jestem przekonany, że Paulina sobie dobrze poradzi z tym. Ona ma smykałkę do tych manualnych rzeczy. Już też szydełkowała na antenie. Na pewno bardzo dobrze sobie Paulina z tym wszystkim poradzi. I właśnie o mamach jeszcze mówiąc, o prezentach dla mam, my oczywiście wracamy do Darka Wrzoska. Darku, czy jakieś kwiaty już mamom rozdałeś? No jak widać, minęło kilka minut dosłownie, a mi z bukietu było już kilka róż, także tak jak już mówiliśmy we wcześniejszym wejściu, jesteśmy cały czas na ulicach Warszawy, na posterunku, rozdajemy kwiaty wszystkim mamom, no bo to święto bardzo ważne. Święto bardzo ważne z perspektywy wielu lat, ono jest obchodzone już od czasów antycznych. Jak widać, wszyscy od lat, od dawien dawna mieli wielki szacunek do swoich mam, no ale przecież nie można do nich nie mieć szacunku, przecież to one najważniejsze.
najpierw nosiły nas w swoim łonie, później w wielkich trudach, bardzo często w wielkich bólach, po prostu po ludzku nas rodziły, później ten cały trud wychowania w dużej mierze też leżał po stronie naszych mam. Wszystkiego dobrego dla wszystkich mam. Proszę pamiętać także, że teściowa to również mama. Tak. Wszystkiego najlepszego wszystkim. Wszystkiego najlepszego wszystkim mamom. A tu już Państwo słyszą, u nas w studiu gwarno dużo się dzieje i mamy też kolejnych gości. Pan profesor Jerzy Miziołek, pani Dorota Wielgopolan, dzień dobry. Witamy. Będziemy rozmawiać o Kaplicy Sykstyńskiej, ale o multimedialnej Kaplicy Sykstyńskiej. Co to jest? Ach, to jest takie przedsięwzięcie niebywałe na całą skalę światową tak naprawdę. Manuskryptum, które reprezentuje, udało się przekonać Muzea Watykańskie do tego, aby Kaplica Sykstyńska wyszła poza mury Watykanu i zagościła w Polsce. No i teraz mamy tour po Polsce, a dodam ciekawostkę, Amerykanie zakupili ten format i od listopada tour idzie po Stanach Zjednoczonych. Jest to projekt, który powstał dzięki Muzeum Watykańskim i naszemu partnerowi Scripta Manent, który jest wydawcą monumentalnego albumu dokumentującego całą Kaplicę Sykstyńską, każdy jej centymetr sześcienny. No a my kiedyś byliśmy dystrybutorami tego albumu, który przyszedł do Polski tylko w 50 sztukach i rozszedł się błyskawicznie, pomimo tego, że cena jego zaczynała się od 50 tysięcy złotych. I ma mega format. No, monumentalny, 21 kg ważył. Natomiast ten album właśnie był przyczyną tego, że dzisiaj jesteśmy z Kaplicą Sykstyńską multimedialną w Polsce. Aktualnie jesteśmy w Krakowie. Naszym partnerem jest miasto Kraków i zapraszamy wszystkich, którzy byli w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie, którzy się nie byli w stanie nacieszyć, bo tam jest straszny tłum. Krótko się zwiedza, 15 minut do 20. Do Krakowa, gdzie możemy zobaczyć wszystko w skali, no takiej jak tam jest naturalnie w Watykanie. Czyli zobaczymy całą Kaplicę Sykstyńską. Absolutnie. Nie tylko w Krakowie, tak, bo będziecie podróżować po całej Polsce, żeby pokazywać nam, jak, żebyśmy mogli chociaż mieć tą namiastkę, tak? Oczywiście. Ja myślę, że nawet więcej niż namiastka. Myśmy odtworzyli kaplicę tak naprawdę jeden do jednego, bo zbudowany został pawilon, który jest wielkości Kaplicy Sykstyńskiej, a multimedialna, immersyjna, no to wiemy, teraz są bardzo popularne te wszystkie wystawy, natomiast jest to jedyna wystawa w Europie, która obraz pokazuje na suficie, na sklepieniu, które, jak wiemy, udekorował fenomenalny Michał Anioł. Tutaj pan profesor może się wypowie, bo jest ekspertem Michała Anioła światowym. No właśnie, panie profesorze, czy Kaplica Sykstyńska to jedno z największych dzieł, które powstały w ogóle w historii, można powiedzieć, sztuki? Ja myślę, że można całkowicie się z panem zgodzić. Nie ma wybitniejszego dzieła sztuki niż Kaplica Sykstyńska, bo po pierwsze, przypomnijmy, to jest 40 metrów długości. To jest 21 metrów wysokości, wprawdzie tylko 13 szerokości, ale jak weźmiemy pod uwagę, że Michał Anioł ozdobił 1000 metrów kwadratowych sklepienia i przeszło 200 ściany ołtarzowej, gdzie jest sąd ostateczny, i mamy w sumie około 800 postaci. Postaci, z których każda ma swoje własne życie psychiczne, własne życie duchowe. Jest oczywiście Chrystus, Matka Boska, jest Adam, jest Bóg Ojciec, Stworzyciel. Ja sobie myślę, że właściwie nawet dzisiaj, jak patrzę na dzieła Wyspiańskiego, czy pierwsze obrazy, które naśladują Michała Anioła w Krakowie, już w połowie wieku XVI, my żyjemy Michałem Aniołem od momentu, kiedy on te dzieła namalował. Świat za nie mówił, oglądając sklepienie, a zamarł z podziwu, gdy zobaczył sąd ostateczny. 400 postaci, aniołowie, ludzie zbawieni, ludzie potępieni. Opowieść o kondycji ludzkiej i przede wszystkim o maestrii. Ale dodajmy, Michał Anioł opłacił malowanie Kaplicy Sykstyńskiej niewiarygodnym wysiłkiem. To było po prostu wysiłek tak ogromny, upał. Wiemy, jak jesteśmy na jakimś poddaszu, jest upał. On to malował w kondycji, leżał na plecach. Malował sklepienie, gdzie każda z tych postaci, na przykład Sybille, to są postacie, Sybille Delfijska ma 2,80. Ale Sybille takie, które są już przy sądzie ostatecznym, jak się zbliżamy do ściany ołtarzowej, one mają prawie 5 metrów wysokości. Proszę sobie wyobrazić, jak trzymać po prostu proporcje. Geniusz absolutny. Ja byłem w kaplicy tyle razy, powiem krótko, ten pokaz daje szansę nauczenia się nawet ludziom, którzy znają kaplicę w detalach, daje możliwość zrozumienia fenomenu tego genialnego artysty,
który po prostu przewyższył wszystkich wcześniejszych, jest wyzwaniem dla wszystkich artystów kolejnych wieków. A ja tutaj dodam, dlaczego? Mianowicie dlatego, że do naszej kaplicy, zanim wejdziemy do tej sali głównej, jesteśmy w pawilonie, który jest pełen ciekawostek. To jest taki pawilon edukacyjny, gdzie możemy się dowiedzieć o historii powstania Kaplicy Sykstyńskiej, o tym, co kierowało artystami Kaplicy Sykstyńskiej. Ciekawostki, które są powszechnie nieznane. I tam spędzamy w tym pawilonie mniej więcej 20 minut. Wchodzimy do kolejnej sali, gdzie mamy film na największym w Europie ekranie LED-owym. Dodajmy jeszcze, że w tej pierwszej sali przewodnikiem jest Antonio Paolucci. Były dyrektor Muzeum Watykańskiego, którego miałem przyjemność osobiście znać. To jest wspaniała opowieść o czymś, co przeżywał codziennie. On podobno codziennie rano przychodził do kaplicy na pół godziny, zanim zaczął urzędowanie. I to on jest przewodnikiem do tej prezentacji i w tej pierwszej sali. I z tej sali idziemy do, tak jak powiedziałam, do tej sali kinowej. Tam jest kolejna prezentacja, przygotowanie, kolejna edukacja. 20-minutowy, przepiękny film właśnie o Kaplicy Sykstyńskiej. I dopiero później wkraczamy do sali głównej, gdzie jesteśmy pochłonięci obrazem ze wszystkich stron. I proszę Państwa, w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie, tak jak powiedziałam, 15 do 20 minut. My tutaj musimy sobie zaplanować 90 minut, bo na każdą salę prawie 30 minut. Czyli naprawdę wychodząc z tej podróży po wirtualnej Kaplicy Sykstyńskiej, jesteśmy nafaszerowani wiedzą. My wychodzimy mądrzejsi, co nie jest możliwe idąc do kaplicy w Watykanie. Dlatego my zachęcamy te osoby, które przyjechały z Watykanu nienasycone, do tego, by przyszły do nas, a te osoby, które się wybierają do Watykanu, tym bardziej. Przyjdźcie najpierw do nas, nauczcie się, dowiedzcie się, a dopiero później pojedźcie do Watykanu. Ja chciałabym jeszcze dopytać o to, co czeka odwiedzających, ponieważ poza tymi wybitnymi dziełami Michała Anioła, jakie inne dzieła są w Kaplicy Sykstyńskiej? No oczywiście są dzieła XV-wiecznych malarzy renesansu, którzy udekorowali ścianę północną i południową, prawda, panie profesorze? Wszystkie trzy poza sądem ostatecznym. Czyli południową, wschodnią i zachodnią. Tak, i to są bardzo często ci malarze byli nauczycielami Michała Anioła. Pani ma rację, rzeczywiście, jeśli chcemy jakby zrozumieć fenomen tego miejsca, proszę sobie wyobrazić, Ghirlandajo to jest mistrz Michała Anioła. Michał Anioł u niego się uczy techniki freskowej, bo to jest technika fresku, bardzo trudna tak naprawdę. Botticelli, który maluje, przecież są trzy sceny. A więc Luca Signorelli. Mówimy o największych artystach XV wieku. Oni trochę giną w kontekście Michała Anioła, ale rzeczywiście, jak pani słusznie zauważyła, to jest tak, że jeśli zrozumiemy lekcję, której mamy w ciągu tych 90 minut, poznajemy teologię epoki renesansu. Rozumiemy, na czym polega fenomen tej epoki, gdzie główną ideą było właściwie inkarnacja. Bóg wciela się w człowieka, przychodzi na świat i Michał Anioł to wspaniale opowiada. Chrystus jest tak piękny, Matka Boska jest tak wspaniała, ci prorocy są tak przepiękni, uduchowieni, bo to jest opowieść o tajemnicy wcielenia Boga. I to jest o tym poprzez tych XV-wiecznych malarzy, których detale widzimy. Wspaniały pejzaż, a potem idziemy do człowieka, który malując piękno ciała ludzkiego opowiada o wspaniałości Boga, który objawia swoją moc na ziemi, po prostu przychodząc zbawić świat. I ta opowieść jest opowieścią podaną w taki sposób, że wychodzimy rzeczywiście umocnieni w przekonaniu, że to nie jest nie tylko genialne dzieło, a to jest wspaniały wykład teologiczny i rodzaj moralitetu. Życie, tam dowiadujemy się, zbawieni są prawdziwie zbawieni i szczęśliwi, potępieni są prawdziwie potępieni, a przy okazji opowieść o życiu Mojżesza, życiu Chrystusa i konkluzja niesłychana, jedyna w swoim rodzaju, z Chrystusem, który prawdopodobnie jest taki właśnie, jak Apollo, ale Apollo Chrystus,
który jest być może, to jest jedna z moich tez ostatnio ogłoszona w Rzymie na dużej wystawie kopernikańskiej, jest odbicie teorii kopernikańskiej w sądzie ostatecznym Michała Anioła. Michał Anioł mógł się zetknąć z Kopernikiem i ten w środku ukazany sądu ostatecznego Chrystus, to jest Chrystus, Słońce Sprawiedliwości. Zachęcać już chyba bardziej nie trzeba. Taka wystawa, szanowni państwo, w Krakowie. Kaplica Sykstyńska. Serdecznie dziękuję. Właśnie otwarta w ten piątek. Czeka na państwa do końca września. Zapraszamy serdecznie. Myślę, że to kolejny fajny pomysł w sumie, jeżeli ktoś jeszcze nie kupił prezentu na Dzień Mamy, no to czemu nie? Taka wystawa, tak no to jest. Myślę, że jest z Krakowa, nie... jest blisko albo gdzieś z okolic, może szybko dokładnie dzisiaj mamy zabrać. Także serdecznie państwa zapraszamy i polecamy. Państwu bardzo dziękujemy za rozmowę. Profesor Jerzy Miziołek i Dorota Wielgopolan, bardzo dziękujemy. Dziękujemy ślicznie. Znowu zaczęliśmy mówić o mamach, no bo to dzisiaj jest faktycznie ich święto, więc teraz tak trochę naszej prywaty z Natalią, my się zwrócimy do naszych mam. Chcielibyśmy naszym mamom złożyć serdeczne życzenia. O, Natalia, to chyba twoja mama. Ja z moją mamą, tak. Ile ty miałaś lat? Trochę dziewczyny. To ja wyglądam jak mój syn. Dla mamy wszystkiego, wszystkiego najlepszego i dużo zdrówka, mamo, abyś była z nami jak najdłużej. A to już moja mama w ciąży z moim bratem, tam Mikołaj jeszcze w brzuszku. Mamo, wszystkiego najlepszego, bardzo cię kocham. Dużo zdrowia, szczęścia i miłości i radości. Niedługo się już zobaczymy. Szanowni państwo, dziękujemy za pierwszą część programu. Zapraszamy na krótkie reklamy. Odetchnijcie państwo sobie kawka, herbatka. Akurat jest czas, żeby zaparzyć, a potem wracamy do nas. Do zobaczenia. I will.